Cześć, nazywam się Rafał Pełiński. Dzisiaj porozmawiamy o pierwszym wspinaniu na ścianie wspinaczkowej. Dużo osób zadaje pytanie, co potrzeba na pierwsze wspinanie. Potrzebne jest dużo chęci, trochę wolnego czasu i strój sportowy. Przechodząc na ściankę wspinaczkową, musimy najpierw przejść przeszkolenie z zasad bezpieczeństwa i z zasad asekuracji u instruktora. Potem po szkoleniu będziemy mogli samodzielnie wspinać się po drogach wędkowych. Niewiele potrzeba, żeby zacząć się wspinać. Wspinanie jest dla każdego. Gorąco zapraszamy. To tyle w dzisiejszym odcinku. Niebawem kolejne części. Zapraszamy na naszą stronę.